kobiety Juliana. To był zwyczajny jesienny dzień. Zjadłem śniadanie i właśnie zabierałem się do pracy, kiedy usłyszałem pukanie do drzwi. Zdziwiłem się, gdyż o tej porze nikt mnie na ogół nie odwiedza. Zaciekawiony otworzyłem. Przed progiem stał szczupły, niewysoki, starszy człowiek w znoszonym płaszczu, berecie na głowie. Przepraszam, że niepokoję. Czy pan jest malarzem? Przytaknąłem. Mam do pana sprawę. Mogę wejść? Nadal się nie odzywałem, więc gość odsunął mnie delikatnie i wszedł do mieszkania. Przepraszam, Julian? I wystarczy, moje nazwisko nikomu nie powie. Słucham. Widzi pan, śnią mi się kobiety. Ale dlaczego przychodzi pan z tym do mnie? Chciałbym, żeby one zawsze ze mną były. Zaraz, zaraz. Nie rozumiem. No ale jest pan malarzem. Chciałbym, żeby pan je namalował. Nie wszystkie oczywiście, ale chociaż kilka. Taka galeria pozwoli mi zachować w pamięci ich piękno, bo wie pan, one są takie piękne, takie okazałe. Przepraszam, jak pan sobie wyobraża malowanie kobiet z pana snów? Poza tym obawiam się, że nie będzie pana na to stać. Nie wyglądam na zamożnego. Nie miałem ochoty zbyt długo z nim rozmawiać. Musiałem tego dnia dokończyć projekt, jakieś tam pracy maklerskiej. Trochę już na ten cel zaoszczędziłem. Ale ja maluję modelki. Tylko? Źle mi pan zrozumiał. Muszę mieć żywą kobietę, żeby ją odpowiednio ustawić i namalować. To ja panu wszystko opowiem. Dobrze. Możemy spróbować. To jakie są te kobiety? No, tak jak powiedziałem, one są piękne i okazałe. No, ale coś bliższego? Stare, młode? Na przykład, jakie mają twarze, włosy, szyje? Twarze nie są ważne. Na dobrą sprawę, one mi się śnią jakby bez twarzy. To co ja mam malować? No, całą resztę, ich okazałość. Akty? Nie, skończę. Nie akty, nie. One są zawsze ubrane. Ciekawie ubrane i pojawiają się w różnych miejscach. Proszę mi w takim razie opisać jedno. Pan Julian opowiedział swoje senne marzenie. Kobietę nazwał Mariną. Kiedy mówił barwnie i ciekawie, oczami duszy zobaczyłem stojącą przy pralce Marinę. Od razu przy nim zrobiłem szkic. Był zachwycony. Potem opowiedział mi o kilku kolejnych kobietach. Dość dokładnie opisywał ich bujne kształty, ubrania, fryzury i kapelusze. Nazywał je, wypowiadając ciepło ich imiona. Z detalami określał miejsca, w których się pojawiały. Zaskoczył mnie szczegółowym opisem kolorystyki. Wciągnęły mnie te historie. Słuchałem, robiąc notatki i pospieszne szkice. Za każdym razem gość oceniał zgodność wizji z własnym odczuciem. Po blisko 2 godzinach zorientowałem się, że przecież mam robotę, którą muszę skończyć. Panie Julianie, przepraszam, ale muszę wziąć się do pracy. Może wpadnie pan jutro, będę miał więcej czasu. Dzięki. Na pewno przyjdę. To do widzenia panu. Do widzenia. Wyszedł. Patrzyłem na zamknięte drzwi, za którymi zniknął drobny, szczuplutki, starszy pan. A w głowie tańczyły mi te dorodne kobiety bez twarzy. Od śmierci żony mieszkam sam. Ja osobiście nie przepadam za porządkami, to też od kilku lat, raz w tygodniu, przychodziła do mnie pani Nela i doprowadzała moje mieszkanie do stanu używalności. A pewnego dnia nie przyszła. Nie uprzedziła, nie zadzwoniła. Pomyślałem, że może się spóźni, więc usiadłem w fotelu i czekałem. Nagle otwierają się drzwi i do pokoju wchodzi okazała kobieta w samej czarnej halce i kapeluszu. W jednej ręce trzyma wiadro, w drugiej miodłę. Patrzy na mnie i pyta, ja tu na zastępstwo, to co, mam sprzątać? To byłem do tego stopnia zaskoczony, że nie wiedziałem co powiedzieć. Kobieta schyliła się i zaczęła myć podłogę. Ustawiła się tyłem do mnie. Miałem wrażenie, że za chwilę zostanę zmiażdżony przez jej zbliżające się ogromne pośladki. Na szczęście zatrzymała się przede mną, wyprostowała, postawiła wiadro i z impetem usiadła na kanapie. Usłyszałem koszmarny chrupot łamanych desek, ale czy ona nie przejęła się tym? Zdjęła pończochy i rozłożyła w zagłębieniu, które sama wygniotła.
Owszem, wyglądała ponętnie, lecz najwyraźniej nie miała ochoty sprzątać. Bardziej uważnie przyjrzałem się kanapie i odkryłem, że to nie jest mój mebel. Rozejrzałem się, mieszkanie było mi obce. Wstałem i ruszyłem do drzwi. Usłyszałem za sobą trzask kanapy i szybki oddech kobiety. Nie wiem jak, znalazłem się we własnym mieszkaniu. Nie wymazałem jej z pamięci, choć nie wzbudziła mojego zachwytu. Dałem jej na imię Nelly. Na pamiątkę miłej kobiety, która już nigdy nie posprzątała mojego mieszkania. A skoro już opowiadam o kobietach, które odwiedziły mnie we śnie, to wspomnę o jeszcze jednej. Byłem na operze na Carmen Bizeta i jak to zazwyczaj bywa, słuchałem wieczorem nagrania tej opery. No i zasnąłem. We śnie jechałem wąską ulicą wzdłuż starych piętrowych kamieniczek. To było obce miasto, a może jedynie miasteczko. Rozglądałem się, próbując znaleźć coś znajomego, coś, co podpowiedziałoby mi, gdzie jestem. A Carmen zobaczyłem stojącą w bramie. Zsiadłem z roweru, oparłem go o ścianę i podszedłem bliżej, żeby zapytać. Kobieta paliła papierosa. Patrzyła na mnie spod przymrużonych powiek, kruczowłosa i pełnokrwista jak prawdziwa cyganka Carmen z fabryki cygar w Senii. Brakowało mi tylko czerwonego kwiatu we włosach. No nie zdążyłem się odezwać. Carmen zaczęła śpiewać habanierę, ale nie otwierała ust. Bez wachlarza, bez kastanietów w dłoniach, śpiewała całym ciałem. Patrzyłem urzeczony. Nagle śpiew umilkł. Carmen zgniotła niedopałek pod pantoflem i znikła wraz z bramą, w której stała. Obudziła mnie cisza. Awaria prądu. No szkoda. Zaczęło się od tego, że usłyszałem rozpaczliwe wrzaski kota. Poszedłem w stronę, skąd dobiegały i ujrzałem białego kocura zaplątanego w siatkę, taką, z jaką kiedyś chodziło się na zakupy. Pomogłem zwierzęciu wyplątać się z pułapki. Kot patrzył na mnie wymownie, dając do zrozumienia, żeby iść za nim. Maszerując dumnie z uniesionym ogonem, zaprowadził mnie do drzwi małego domu. Nacisnąłem dzwonek. Po chwili w drzwiach stanęła piękna, dobrze zbudowana kobieta. Była w fioletowych, luźnych spodniach i w samym biustonoszu. Spojrzała na mnie przelotnie, zaprosiła gestem do wejścia i zwróciła się do kota. Markus, znowu? Wszedłem do domu. Kobieta ubierając się mówiła do kota. A skoro przyprowadziłeś tego pana, to zajmij się nim. Patrzyłem to na jej piękne ciało, to na kocura. Kobieta ubrała bluzkę, usiadła w fotelu, zapięła buty, spojrzała na mnie i wstając rzuciła od niechcenia przepraszam. I wyszła. Wie pan, Laura zupełnie nie potrafi sobie życia ułożyć. Odezwał się kot. Przyprowadzę jej miłych panów, bo może któryś... Nie miałem ochoty dalej go słuchać, otworzyłem drzwi. Ale proszę poczekać, Laura zaraz wróci. Przez chwilę chciałem zostać. Ale na podjeździe zobaczyłem swój rower. Nie wiem, skąd tam się wziął. Wsiadłem na rower i obróciłem się na drugi bok. Zza uchylonego okna dobiegał przeraźliwy płacz zakochanego kocura. Kilka dni temu wróciłem do domu, zrobiłem sobie herbatę, włączyłem odtwarzacz i usiadłem w fotelu, wsłuchując się w dźwięki fortepianu. Przymknąłem oczy. Byłem na łące. Mały jak krasnoludek. W trawie czułem się jak w lesie. Nad głową przeleciał mi olbrzymi, barwny motyl. Śledząc go, podniosłem wzrok i zobaczyłem przed sobą coś wyjątkowo cudownego. Prawdziwą damę w jasnym kapeluszu z wielkim rondem, w krótkiej sukience, w szerokie srebrno-białe pasy. Miała czarne rękawiczki do samych ramion. Zaintrygowały mnie te rękawiczki. Gapiłem się na nią z żabiej perspektywy, mając świadomość, że szybciej mnie rozdepczę, niż zauważy. Byłem tak zapatrzony, że nie spostrzegłem białego, dużego psa, siedzącego przy jej pięknej nodze. Zobaczyłem go dopiero po chwili. On mnie także wyczuł. Wstał i ruszył w moim kierunku. No mimo, że wydawał się sympatyczny, przestraszyłem się. Przecież nie miałem pojęcia, jak wyglądam. Może przypominam mu coś apatycznego. Zacząłem uciekać, ale zaplątałem się w zielska i przewróciłem. Leżałem, czekając na najgorsze. I wtedy usłyszałem dźwięk dzwonka. Łąka znikła. Ocknąłem się i wstałem, żeby odebrać telefon. Ponieważ cały czas w uszach dźwięczały minuty dla Elizy, damę ze snu nazwałem tym. Ja nigdy nie byłem w Paryżu, a Viola prześniła mi się na placu Blanche.
Nie wiem, na ile pan zna Paryż, ale naprzeciw tego placu jest Moulin Rouge. Ten dziwny, że ja wiem o tym. Może z jakiegoś filmu widocznie. Kobieta piękna, okazała, ale jakby z paryskiego półświatka. Sprawiała wrażenie pijany. No może nie pijany, lecz nie całkiem trzeźwy. Oparła się o kamienny murek i skinęła na mnie ręką. Ja nie zareagowałem. Jej gest odebrałem jako przywołanie klienta. Na głowie miała coś dziwnego. Ni to kapelusz, ni to turban, ni tapirowana fryzura. Po chwili krzyknęła do mnie coś po francusku tonem wskazującym na wołanie o pomoc. No niechętnie podszedłem do niej. Zamknij mi proszę podwiązkę, Julianie. Powiedziała nie dość, że w zrozumiałym języku, to tak jakbyśmy się znali od dawna. Głupio było odmówić. Skąd mnie zna? Schyliłem się i ująłem palcami brzeg pończochy. Jej liliowa sukienka pachniała fiołkami. Fascynująco pachniała. Drugą rękę wsunąłem pod spódnicę, żeby znaleźć podwiązkę. I czułem pod dłonią miękkie, ciepłe udo. No nie uwierzy pan, ale to było tak podniecające, że obudziłem się. Ja długo starałem się przypomnieć, czy znałem kiedykolwiek kobietę podobną do Violi. No i nikogo takiego nie pamiętam. Na koniec zostawiłem Rose. Jest wyjątkowa. Spośród wszystkich kobiet, które odwiedzały mnie we śnie, tylko ona była przy mnie zawsze. Nie mówiłem o niej, bo zazwyczaj pojawiała się w tle, gdzieś na horyzoncie, na marginesie. A, słyszał pan, że wielu reżyserów występuje w swoich filmach w małych epizodach. Alfred Hitchcock podobno pojawił się we wszystkich, które reżyserował. Czasami tylko gdzieś mignął, podobnie Rose. Jest najbardziej delikatna ze wszystkich moich kobiet, choć nie okazała jak ona. Przypomina kwiat, dlatego nadałem jej to imię. Zważywszy, że pojawia się zawsze w sukienkach koloru róż. Od herbacianych po karminowe. Chciałbym, aby Rose była namalowana inaczej. Delikatnie niż pozostałe. A, i żeby była na obrazie sama. Tylko on. Wie pan, kiedy będę na nią patrzeć, nie chcę, aby cokolwiek dostać. Pan Julian nigdy więcej do mnie nie przyszedł. A ja nawet gdybym chciał, nie wiedziałbym, gdzie go szukać. Szkoda. Tak ładnie opowiadał. A może przyśniła mi się jego wizyta? A, nieważne. W galerii okazałych kobiet obok tych ze snów pana Juliana pojawiają się nowe. Równie piękne i duże. Moje.